Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony pomidorowy.pl, aka Michał. Witam was w kąciku pogadankowym, gdzie porozmawiamy sobie o serii Crash Bandicoot. Nie, tak na serio. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Crashu. No, myślę, że raczej każdy się spodziewał, chociażby czytając tytuł tego oto filmiku, który wleciał oto na YouTube. I no, dzisiaj sobie porozmawiam na temat Crasha i na temat nowej gry, nad którą pracuje Activision. I nie jest to gra na żadne komputery, konsole i pecety. Moi drodzy, jest to gra, która wyjdzie na smartfony. Co więcej, wiemy natomiast tyle, że jest to gra o nazwie Crash Bandicoot Mobile Game. I tylko tyle na razie wiemy, nic więcej nie wiemy, jaki to jest dokładny tytuł. Nie wiadomo, czy to jest Crash Bandicoot Runners, czy to jest Crash Bandicoot coś tam, czy to jest Crash Bandicoot nie wiadomo co. Po prostu Crash Bandicoot Mobile Games. Jest to mobilna gierka, nad którą Activision pracuje. I no, ci co znają mój kanał, to chyba wiedzą o tym, jakie ja mam zdanie na temat mobilnych gier z Bandicootem. Po prostu są dla mnie one do dupy, łagodnie mówiąc. Ale tej gierce chcę dać szansę. Chcę dać szansę dlatego, że uważam, że być może to będzie gra, która spowoduje, że być może zainwestuję w lepszy telefon. Dlatego, że co prawda nie ma tutaj dokładnych informacji, że to będzie gra na jakieś tutaj, nie wiem, iPhony, nie iPhony, na jakieś tutaj kosmiczne telefony. Po prostu jest to gra, która wyjdzie na mobilny system. Ale no właśnie, jakie to dokładnie telefony będziemy potrzebować, żeby zagrać w Crash Bandicoot Mobile Game? No cóż, ciężko jest mi tutaj cokolwiek powiedzieć, dlatego że samo Activision na razie nie dało żadnych specyfikacji, jakiego dokładnie sprzętu będziemy potrzebować. Niemniej jednak, ja na 100% się na to piszę i będę nawet chciał zainwestować troszeczkę mamony, jakkolwiek to brzmi, żeby po prostu kupić sobie tę grę, ewentualnie ściągnąć lub w najgorszym przypadku poratować się jakimś emulatorem i zagrać w to, bo uważam, że jest to tytuł, który będzie dosyć ciekawy. No ale nic to, żeby nie było, że nie jestem przygotowany w żadnym wypadku do tej oto pogadanki, to w trakcie, kiedy rozmawiamy, będą leciały po prostu screeny, które na chwilę obecną zdążyłem znaleźć, ponieważ żadnego takiego teasera bądź też trailera nie było na YouTubie, a przynajmniej nie jest on mi widoczny w momencie, kiedy to nagrywam. Ale wiem natomiast, że pojawił się z jakąś godzinę temu artykuł na ppe.pl. Oczywiście polski artykuł, ponieważ za granicą to już wiadomo, że wcześniej było. I jest to właśnie artykuł ze strony ppe.pl, gdzie przeczytamy sobie go i prawdopodobnie pojawi się tutaj też screen. Crash przybiegnie na smartfony. Activision pracuje nad nową grą. Activision nadal nie potwierdziło ubiegłorocznych plotek dotyczących przygotowania nowej przygody Crasha Bandicoota. Zamiast tego firma najwidoczniej pracuje nad zręcznościową produkcją, która wkrótce trafi na urządzenia mobilne. Activision długo czekało z powrotem serii Crash Bandicoot, ale przygotowane produkcje zebrały bardzo pozytywne opinie wśród graczy oraz dziennikarzy. Wydawca aktualnie odświeżył znane historie, ale w ubiegłym roku pojawiły się plotki, według których trwają już prace nad zupełnie nową przygodą. Gra wciąż nie została potwierdzona, ale najwidoczniej obok dużego tytułu powstaje także mobilny Crash. Dwóch graczy natrafiło na reklamy prezentujące nową pozycję. Autorzy stawiają na gatunek Endless Runner. Endless Runner, moi drodzy, to tak mogę od siebie dodać parę groszy. Wydaje mi się, być może się mylę, być może tutaj mam rację. To jest coś a la właśnie taki Subway Surf, ale w wersji Crash Bandicoot, bo no nie ukrywajmy, ale po tych zdjęciach, które widzimy tutaj z Crashem i jak mamy sobie porównać nie wiem, chociażby zdjęciami z Subway Surf, to widać, że to jest taki Crash Bandicoot, ale w wersji Subway Surf. Crash może w ten sposób trafić na urządzenia mobilne, a podczas rozgrywki zainteresowani otrzymają szansę omijania przeszkód i zdobywania jabłek. No to czyli coś, co właśnie przed chwilą powiedziałem, że to jest taki Subway Surf, tylko w wersji Crash Bandicoot. I tutaj taka drobna korekta dla osób piszących ten artykuł. To nie są jabłka, tylko owoce Wumpa. Tak więc, no.
Nadal czekamy na zapowiedź gry, ale najwidoczniej Activision chce wycisnąć z tej marki wszystkie soki. A patrząc na popularność Crasha, pewnie znajdą się chętni, którzy przynajmniej sprawdzą taką propozycję. Warto dodać, że dzisiaj Activision zapowiedziało, że chce zająć się kolejnymi remasterami. Jeszcze w tym roku mają zadebiutować nowe gry. Tak więc to jest na razie tyle, co wiemy, tyle na razie, co mogłem wam przedstawić. Będę prawdopodobnie na bieżąco was o tym wszystkim informował. To była taka pogadanka, gdzie chciałem wam przedstawić taki news, że nadchodzi Crash tym razem na smartfony. Co wy o tym sądzicie? Napiszcie w sekcji komentarzy. Oczywiście screeny pojawiły się i pewnie tam w jakimś małym stopniu je zapętliłem, żeby osoba, która przykładowo, nie wiem, coś przeoczyła, mogła jeszcze raz zobaczyć. Wiem tylko, że się o jeden dzień troszeczkę spóźniłem, ponieważ Canadian Guy i jeszcze jeden taki youtuber nagrali już na ten temat materiał. Linki oczywiście pozostawiam w opisie, dlatego że oni to zrobili dzień wcześniej, bo to jest różnica między jednym dniem, dlatego że to wstawiam i nagrywam 7 lutego, a oni to jakby nagrali 6 lutego, o to mi chodzi. I to by było na tyle z tej pogadanki. Mam nadzieję, że wam się przyjemnie słuchało oraz oglądało, jakkolwiek to brzmi, bo nie wiem, co wy tam ciekawego robiliście w tle. Zachęcam do udzielania się w sekcji komentarzy, bo jest to dosyć ciekawy temat. I co wy sądzicie na temat Crasha Bandicoot Mobile? Bo jestem aż sam ciekaw, czy wy również macie zdanie, że to może być na przykład nie wypał, bo wiadomo, że gry z Bandicootem na mobilki no trochę słabe są, no nie ukrywajmy. No ale czekam na jakby info od was. I tak, jutro, czyli 8 lutego, będzie nowy Let's Play. Jestem ciekaw, czy ktoś z was zgadł, bo jak pamiętacie, ostatnio zapowiedziałem małą zgadywankę, no i pojawiło się trochę odpowiedzi. Kto wie, może zgadliście, może nie. Tymczasem zapowiadam to tu i teraz, kiedy będzie więcej wychodziło informacji na temat Crash Bandicoot Mobile Games i nie tylko. Crash Bandicoot Mobile Game i nie tylko, to po prostu będę was na bieżąco informował. Tak więc dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć i pa pa!